Witamy, Lands of Lore. Jesteśmy na drugim poziomie kopalni. Dlaczego mam wrażenie, że jest głośniej niż poprzednio, to ja nie wiem. Najwyżej oddalę sobie trochę mikrofon. I teraz tak, po pierwsze... Left, right, right, center, left, right, center. Po drugie, mam tutaj pełno przycisków. Powiedzmy, że wcisnę ten na przykład. O nie! To są latające meduzy. Okej. Okay. Wiedziałem, że będzie tutaj... Że będą te potwory, ale nie wiedziałem, że aż tak wcześnie. Ciemno się robi. Oj! Nic tu. Powiem tak. Trzeba na nie uważać. To są potwory pokroju... O kurde, ile jest. Potwory pokroju... jaskiniowców. No prawie. Może jednak trochę mniej obrażeń zadają, ale szybciej to robią. Zablokowały się. Widzicie? Nie, za dużo ich naraz. Nie dam rady. Na stówę nie dam rady. Chyba, że heal. Tylko heal może zrobić Michael. Ciachaj go, ciachaj go. Ja pierdzielę, za dużo naraz, za dużo naraz. Nie da rady, nie da rady, nie da rady. Czaruj, szybko. No. Jak go zabijesz teraz, to jest szansa. Jeszcze zabij go. Zabij go! Okej, okay, jest szansa. No i oczywiście te potwory się respawnują. No widzicie, na moich oczach to zrobiły. I zginąłem. Dziękuję. No, rany boskie. Jeszcze raz, once again. Tym razem mądrzejszy od doświadczenia. Na te meduzy trzeba uważać jak na nic. Aha, no dobra, jeszcze jedna. No to ja sobie tutaj zrobię sen w sumie, co mi tam. Będę to robił tutaj często. Okazuje się, że mogłem to zrobić bezpiecznie w tym miejscu. Okej. Okay. Tutaj jest pełno was, tak? Ciach, ciach. Ciach, ciach. Stówkę. Pięknie, bagata. Ciach, ciach. Okej. Okay. Stąd one wyłażą, czy co? Bo ja nie wiem, co tu chodzi. Jak się cofnę? One się mogą pojawić, jak się tylko obrócę. Ale dobra, tutaj mam kombinację jakąś, jakieś trzy przyciski. Aha, left, right, center, to może to właśnie o to tu chodzi. W tym miejscu zaraz, left, right, center, czyli... Nie pojawić mi się tu, nie wolno. Left, right, center, yeah. Nie ma to jak dobrze rozwiązać zagadkę z rana i napić się kawy. I dół. Puste pomieszczenie, nie ma sprawy. Oraz drzwi. Oraz przycisk. Na razie zostałem święty spokoju. Oraz. Aha, to jest tylko. Za dużo zagadek. No tak będzie w tych kopalniach. Aha, to jest to, czego z czym miałem mega zarąbisty problem kiedyś. I nie miałem pojęcia, jak to się rozwiązuje. Dlatego ja to zostałem na razie w świętym spokoju. To jest. Jakaś cholerna zagadka, której nie umiem rozwiązać, no. Na razie to po prostu zostawiam i idę stąd. Ale tu jeszcze była skrzynia. Ominąłem to. Dobra. Czarodzieju. Otwieraj. Dobra, dobra. Zaraz, coś za mną nie ma? Nie ma. O, jest. W sumie nie wiem, czy... Potrzebuję chyba 4 na każdy składnik po 1. Nie jestem pewien. O, świetnie, bracers, nareszcie. Teraz oboje mają. Empty. Dobra, i teraz... No, tu nie ma przycisku, nie ma. O, czemu jest to pary? Damn it, cały czas słyszę te meduzy. Ale w złym kierunku poszedłem. No tak, myślałem, tutaj jest. Ciach, pięknie. Ja się... Znaczy, ja wiem, że ja miałem czarować. Źle poszedłem, kurczę, gubię się.
Jak to jest? Aha, bo... muszę spojrzeć na mapę. Bez mapy jednak sobie nie poradzę. Dobra. Czyli po prostu tędy. A nie wiem, kombinuję jak jakiś wariat. A, i tutaj mamy drugi rodzaj potwora. Który... nie ma chyba jakichś specjalnych właściwości. A to one wydają te dźwięki, a nie meduzy. Po prostu... jest dosyć wytrzymały, jest generalnie wytrzymały. Masz sporo punktów życia. Nawet. Chociaż i tak... legną dosyć szybko jednak. Au. Świetnie. Jeszcze jedno napełnienie do latarni, ja pierdzie. O, aha, to już mam. No dobra, no nie będzie. Empty. To może to rozwalić. Pamiątka po nas. Tu byliśmy. Tu byłem, bakata. Dobra. Tutaj nie było nic oprócz czaru błyskawica. No dobra. To co z tej strony mamy? A, zrobię sobie spanko. I zapis, oczywiście. Dobra, jak będą te małe robale, to na nich będę czarował. Bo ich się nie boję zupełnie. Z meduzy to trochę gorzej. Muszę sobie trochę laptopa przybliżyć, bo zaczyna być trochę jasno w pokoju i przestaję widzieć. Robi się klimat normalnie. Faktycznie jest tak ciemno jak w jaskini, w sensie... w pokoju jest zarobiście jasno, ale na monitorze mało widzę. Dobra, nic tu nie ma? Bez sensu, co jest grane? Spójrzmy na te drzwi w takim razie. Okej, okay, tu jest... przycisk na ziemi. Chcemy na nim położyć... to. O nie, coś... aha, to zamyka drzwi. O kurde, i nie mogę wyjść. Dobrze, że zapisałem przed chwilą. Czyli w sumie pułapka. O, meduzy, meduzy! Sio! Sio! A co ciekawe, wbrew pozorom na meduzy chyba skutecznym czarem jest właśnie lightning. Nie jestem pewien, ale coś mi się tak kojarzy. Albo nie. Może fireball. Okej, to jest miejsce, gdzie się respawnują meduzy. I to tak bezczelnie patrzcie na nie. Ewentualnie to jest magiczna, niewidzialna ściana. Nie, to jest bezczelnie... bezczelne miejsce. Bezczelnego respawnu na moich oczach. I teraz to jest głupie. Widzicie te ognie? Jak to się robiło? Jak to się robiło? Jak to się robiło? Jak to się robiło? A może freeze tu będzie działało? No, nie jestem pewien. Jak się wejdzie na to, to ten ogień zgaśnie chyba. Ale jak zejdę... aha, to się pojawia, czyli w sumie... aha, wystarczy, że tu będę dostał przedmioty. Ale jak wejdę na to... to się z powrotem pojawi. Ten ogień chyba. Ale jak zejdę... a kurde, nie wyszło. Sam nie wiem, jak to mam zrobić. Zaraz, to tutaj mogę położyć... nie, nie mogę położyć. Dobra, pierwszyć to. Dajmy radę. I sobie odpocznę tutaj. Co ja dostałem w nagrodę? Różdżkę kul ognistych. To jest całkiem bardzo przydatna rzecz. Dobra, idźcie biegiem już. Pieprzyć się. Coś tam... martwicie, że zostaniecie zjarani najwyżej. Co tam? To nic. Zielona czaszka. W sumie mogłem już ją wywalić, bo chyba do niczego mi się nie przyda generalnie, ale... na wszelki wypadek... a nóż o czymś nie wiem i może się okazać, że... jeszcze na jakiegoś przeciwnika działa czaszka. Nie wiem. Na pewno działa na Larkona. Aha, i teraz jak stąd się wydostać, co? A, otwarło się, super. Samo z się. I zamknę te drzwi, no w ogóle najlepiej, bo czemu nie? Już tam nie będę wracał. Będę mi jakieś meduzy stamtąd wyłazić. Na co jest... ta, no... podkowa. To jestem ciekaw. Nie mam miejsca już powoli do licha. Wand of Fireballs. Ja jestem ciekaw, ile użyć ma różdżka kul ognistych. A sobie tutaj zrobię odpoczynek.
Kliknij zapis. Standardowy pakiet. Nie wiem, czy dobrze idę. Dobrze idę. Kolejne miejsce. Może tam będą te robaczki. Chętnie poćwiczę sobie trochę magii. Jak na złość toczy się wtedy, kiedy chcę poćwiczyć. Tutaj się pospieszyłem, ale najpierw mówi, że coś tutaj ma zapach gazu, a tutaj jeszcze... Tutaj jeszcze bardziej to, że tak powiem, skomentował, że bardzo silnie czuć tam gaz. To można bardzo łatwo zrozumieć jako miejsce, które trzeba po prostu wysadzić po jeszcze, czy jak to nazwać. Bakata. Aha, to tak działa. Sam SMS-a. Jezu. Zużyłem w zły sposób, zaraz wczytam sobie. Wiem, bezczelnie wczytam, tylko dlatego, że zmarnowałem jedno zużycie kuli ognistej. Wydaje mi się, że tutaj trzeba użyć. A, za blisko. Tutaj trzeba użyć. Boom! Okej. Okay. Oj, zostałem przywitany. O kurde, za dużo was! Sio. Tej. Zróbmy heala. I wiecie co? Nie, dobra, na razie jeszcze spróbuję pocisnąć w normalny sposób. A nóż dam radę. Nie! Boom! O, pięknie! Wiedziałem, że to zadziała. Nie, więcej was. O kurde! Heal? Heal? Cios. Zabij go! Nie! A, shit! Rany boskie. Heal. W międzyczasie powiększyły się zdolności, umiejętności magiczne Bakaty. Jestem głupi, mogę zrobić to Michaelem. Nie! Umieram! Ratunku! Tędy. Nie! Jeszcze jedna meduza! Och, kurde. Help me! Uzdrów go. Dobra, z jednym to sobie może jakoś poradzimy. Ty. To był dobry sposób, żeby wyćwiczyć umiejętności magiczne Michaela. Kurde. Nie spodziewałem się takich emocji na koniec. Zrobię sobie tutaj przerwę. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że nie zmarnowałem nam kiepskie potwory, że tak powiem, różdżki, bo potem może być gorzej. Oj, będzie! Uwierzcie mi. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku Lands of Lore, Throne of Chaos, kopalnie. Na razie.